Nie. Nic mi nie wiadomo o tym, czy się zmieni. Szanowni Państwo, prosimy. Szanowni Państwo, proszę o chwilę uwagi, bo mam do przekazania tutaj dla Państwa informację. Sytuacja jest dosyć, że tak powiem, dynamiczna. Dynamiczna, tak. Otóż wczoraj otworzyliśmy przetarg na drogi. Gro tych zadań, które są ujęte w tym przetargu, to są zadania z funduszy sołeckich. I sytuacja wygląda tak, że w sumie na te wszystkie zadania mamy pieniądze zabezpieczone, mieścimy się w budżecie, natomiast poszczególne zadania sołeckie, niektóre przekraczają to, nie wiem, 3000 zabezpieczone kwoty, niektóre są o 5000 czy tam gdzieś tańsze, na przykład droga w Koszynie, i tak dalej. I teraz po konsultacjach, zresztą rozmawiałem się też z panią skarbnik, mamy tutaj dla państwa taką propozycję, bo musimy do 25 sierpnia zrobić sesję, zrobić przesunięcie, jeżeli chodzi o sołeckie, albo ich po prostu nie zrealizujemy. Oczywiście żadnych pieniędzy dodatkowych jakby dokładać nie musimy, tylko pomiędzy tymi wewnętrznymi jakby zadaniami sobie je poprzesuwamy. I propozycja z naszej strony jest taka, bo pani skarbnik, jak wiecie państwo, jest na urlopie, ona wraca dopiero 16 sierpnia do pracy. Ona będzie potrzebowała za 2 dni, żeby przygotować te zmiany, a planujemy sesję zrobić 22 sierpnia, poniedziałek. No i propozycja jest taka, że pani, nie będziemy zwoływać komisji, tylko od razu te zmiany omówimy na sesji. Jak tylko pani skarbnik przygotuje te zmiany, to wtedy państwu prześle.
I tutaj nie wiem, czy Państwo akceptujecie takie rozwiązanie, czy nie. No chodzi po prostu o czas. Nie jesteśmy w stanie dłużej zwlekać, tak jak powiedziałem, do 25 sierpnia musimy te zmiany wprowadzić, żeby po prostu móc zawrzeć umowę i te wszystkie zadania, które są zrealizowane. A tak jak mówię, no, kwestia jest tego, że pomiędzy zadaniami trzeba poprzesuwać tylko środki. Bez jakichś innych dodatkowych kwot, zwiększania kwot, bo tak jak mówię, cały przetarg mieliśmy 300, nie powiem, 20 tysięcy powiedzmy, a wartość zadań po przetargu jest 300 tysięcy. Także spokojnie mieścimy, tylko tak jak mówię. A dokładnie te kwoty będą trochę większe. W sumie jakby wartości w kwotach przetargowych to jest 618 po tak na przykład, a 630 tak. było przeznaczone. Tak, dokładnie. Więc mieścimy się w zabezpieczonych środkach, tylko w poszczególnych zadaniach musimy zmienić kwoty, a że te zadania były ujęte w załączniku inwestycyjnym, więc zmiany możemy wprowadzić tylko na sesji. Okej. To jeszcze jedno ważne. Tak, jak najbardziej. Może korzystać z tego, bo już się mówi, że cena będzie zdrowa. Zobaczcie, że to jest jesteśmy miesiąc po prostu do przodu. To jest i tak dobrze, że się zmieściliśmy w tych cenach, które mamy, bo było ryzyko, że moglibyśmy umieścić. Patrząc na inne gminy, to jest... Zgadza się, mało tego, było ryzyko, że cena w ogóle nie przystąpią na sztabie, nie będą składać ofert. Bo mają dużo czasu. Dziwne, że dostaliście tak długi obszar, bo teraz często są tygodniowe. Ale dziwne. My, ponieważ my, to jest drugi przetarg. Pierwszy był unieważniony, bo było na szkodanie. W drugim przetargu wyłączyliśmy termin do realizacji zadania aż do końca roku. Więc stąd się wykonawcy zdecydowali, bo gdzieś tam będzie wolne mocy przerwowe. To trzeba wykorzystać, bo mówię obecnie, akcje są czasami 10-dniowe, czasami 7-dniowe. Tak. Więc zdajemy sobie sprawę, do tego zależy, bo w czasie, żeby szybko podpisać umowę, bo będziemy mogli podpisać tylko dopiero po zmianach w procesie. Także tyle z mojej strony. Proszę przekazać nieobecnym radnym, jak to się będzie. Trzy osoby nieobecne. Żeby to widzieli. Możemy zacząć, proszę Państwa. Czyli ta umowa przygotować? Tak. Proszę o kilka ciszy. Ja się nie dziwię, wiem, co to jest. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie. W dniu dzisiejszym, to jest 10 sierpnia 2022 roku, otwieram 42. sesję Rady Miejskiej po krótkiej wakacyjnej przerwie. Serdecznie witam pana burmistrza Artura Pniąckiego, pana zastępcę Bartłomieja Kudeckiego. Witam serdecznie państwa radnych, witam panią mecenas, witam pracowników urzędów, witam wszystkich państwa, którzy oglądają mnie dzisiaj przed swoimi monitorami. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum do podejmowania prawomocnych uchwał dzisiejszej, na dzisiejszej sesji. Niemniej jednak proszę państwa o potwierdzenie kworum poprzez wciśnięcie przycisku na swoich tabletach. Dziękuję bardzo. Brakuje nam raz, dwa, trójki radnych. Mamy jednak kworum, także możemy podejmować prawomocne decyzje. Przechodzimy do punktu kolejnego. Proszę Państwa, zarówno pan burmistrz, jak i Państwo radni otrzymaliście porządek obrad dzisiejszej sesji. Czy ktoś z Państwa chciałby zdjąć, czy wnieść coś do porządku dzisiejszych obrad? Nie widzę. Proszę Państwa o przegłosowanie porządku obrad. Również proszę naciśnięcie przycisku kworum, a następnie zagłosujemy nad porządkiem dzisiejszych obrad sesji. Dziękuję. Głosów za, 0 przeciw. Porządek obrad został przyjęty. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punktu
trzeciego dzisiejszej sesji, przyjęcie protokołów. Pierwszy protokół to będzie protokół 40 sesji Rady Miejskiej. 40 sesja łamana przez 22. Będziemy głosować pojedynczo. W związku z powyższym proszę o głosowanie pierwszego protokołu. Proszę o kworum. Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. 11 za, 0 przeciw, 0 się wstrzymała. Proszę o zagłosowanie kolejnego protokołu 41. Proszę Państwa o kworum. Pan Janusz Kowalski, proszę o kworum. Dziękuję. Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. 11 za, 0 sprzeciw, 0 się wstrzymała. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszej sesji, będzie punktu 4. Informacje przewodniczącego Rady Miejskiej i przewodniczących komisji. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca korespondencji. W okresie międzysesyjnym otrzymałem od burmistrza pismo dotyczące wniosku o zamianę działki nr 876 oraz działki 876 położonej w Kazimierzu Dolnym, ulicy Krzywekowa na działkę nr 1110 łamane przez 2, położone między ulicami Plebawka i Cmentarna. Proponuję, aby temat ten omówić na posiedzeniu Komisji Budżetu. Radny Janusz Kowalski poinformował nas o postanowieniu Sądu Rejonowego w Puławach w sprawie śledztwa dotyczącego modernizacji oczyszczalni ścieków w Ochotnicy. Podobnego wpłynęła też na jedno dotyczące orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie. Zainteresowani radni mogą się z nim zapoznać w biurze radni. Stowarzyszenie Anthill wraz z archidiecezją lubelską oraz parafią pod wyznaniem świętego Jana, chrzciciela i świętego Bartolomieja, apostoła w Kazimierzu Dolnym, zapraszają radnych na wydarzenie kulturalne odbywające się w Kazimierzu Dolnym, Kazimierskie Wzgórze Sztuki. Zapraszają na filmowe wydarzenia finisarz wystawy Stanisława Bracha oraz koncert fortepianowy zasłużonych artystów kazimierskich państwa Tomoko Mak Brzozowski i Kazimierza Brzozowskiego. Wydarzenia odbywają się w Kazimierzu Dolnym na wzgórzu między Farą Kazimierską a Zamkiem. Radna Magdalena Sapała wraz z radnymi gminy Karszmiska zwrócili się z wnioskiem do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie i Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim dotyczącym konieczności oczyszczania zakrzeczeń działki nr 1495 łamane przez 2, to jest skrzyżowania drogi wojewódzkiej 824 drogą powiatową nr 2547L w miejscowości Uściąż oraz oznakowania skrzyżowania specjalnymi znakami drogowymi czarny punkt lub pasami akustyczno-wibracyjnymi. Wszyscy znamy to skrzyżowanie i wiemy, jak jest tam niebezpiecznie, jak często dochodzi do wypadków. W związku z tym proponuję, aby Państwo Radni Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym poparli starania o poprawę bezpieczeństwa na tym odcinku drogi. Przygotowałem pismo, które jeśli Państwo uważacie za stosowne do podpisania, puszczę go teraz po prostu między Państwa radnych, żebyście podpisali po odczytaniu. Tu mam jeszcze właśnie to pismo, które otrzymałem od pani radnej Magdaleny Sachały, skierowane do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim. Państwo radni chyba macie pismo na mailach, ale jakby chcieli Państwo wiedzieć, jeszcze jest wgląd, oryginał, znajduje się w wzorze rady. Korzystając jeszcze może z okazji, że jestem przy głosie, właśnie mam zaproszenia Stowarzyszenia Anthill, to jest strona członków Rady Miejskiej w Kazimierzu na finałowe wydarzenia Kazimierskiego Otwórza Sztuki 14 sierpnia. Jest to też do wglądu, także Państwo radni serdecznie proszę bardzo. I może tak informacyjnie jeszcze chciałbym Państwu przypomnieć, że w
15 sierpnia mamy święto, święto Wojska Polskiego. Też zapraszamy w imieniu swoim oraz burmistrza na uroczystości. Tak mogę Państwu, uroczystości Państwo też otrzymali drogą mailową. To tyle z mojej strony. Proszę Panów, Panie Przewodniczących poszczególnych komisji o tej głos. Dzień dobry Państwu. Komisja Budżetu spotkała się na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kielnach Dolnych w dniu 8 sierpnia 2022 roku i zajmowała się opiniowaniem projektów uchwał przygotowanych na dzisiejszą sesję Rady. Komisja Zdrowia spotkała się na wspólnym posiedzeniu Komisji dnia 8 sierpnia i tematy posiedzenia były te same. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chyba inne komisje nie miały posiedzeń. Tak, a Pani Babisza? Komisja Edukacji, podobnie jak Komisja Budżetu, wspólnie, to było posiedzenie wspólne komisji przedwczoraj, opiniowaliśmy projekty uchwał. Ponadto razem z innymi przewodniczącymi komisji, być może umknęło to pamięci, bo było dosyć dawno, 14 lipca mieliśmy spotkanie u Pana Burmistrza z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej w sprawie pożarów, które w nasilonej ilości akurat w lipcu wystąpiły w naszej gminie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma pytań w tym punkcie, przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie z działalności. A Pani Ewa jeszcze co robiło? Przepraszam, tak? Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszej sesji, a mianowicie sprawozdanie z działalności burmistrza. Oddaję głos Panu Burmistrzowi. Dziękuję Panie Przewodniczący. Dzień dobry, witam Państwa jeszcze raz. Za chwilę odczytam sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 29 czerwca 2022 roku do 10 sierpnia 2022 roku. Z zakresu inwestycji gminnych w dniu 29 czerwca podpisano umowę z wykonawcą firmą projektowo-wykonawczą Santiman z siedzibą w Lublinie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy realizacji zadania przebudowa drogi gminnej nr 107-843L ulicy Puławskiej w Kazimierzu Dolnym. Wartość umowy to 19 540 zł. W tym samym dniu podpisano umowę z wykonawcą projektu drogowym Marcin Rejewski z siedzibą w Puławach na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej przy realizacji tego samego zadania, czyli przebudowy drogi gminnej ulicy Puławskiej w Kazimierzu Dolnym. Wartość umowy 36 900 zł. W dniu 29 czerwca zawarto umowę z wykonawcą Hydrogrup Dominik Figura z siedzibą w Kazimierzu Dolnym na wykonanie robót obejmujących przebudowę drogi ulica Puławska w Kazimierzu Dolnym, odcinek od kilometra zerowego do kilometra 0,580 metrów, wartość robót 4 106 101,96 zł. W dniu 30 czerwca zawarto umowę z panią Pauliną Myszką-Kierla z Kazimierza Dolnego na opracowanie projektu aranżacji wnętrza punktu obsługi interesantów w budynku Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym przy ulicy Senatorskiej. Wartość wynagrodzenia to 3000 zł. W dniu 5 lipca zwrócono się z prośbą do dwóch projektantów o przesłanie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji na wykonanie sporów zewnętrznych na poddaszu w budynku świetlicy w miejscowości Spadchanka. W wyznaczonym terminie, to jest do 20 lipca 2022 roku, nie wpłynęła żadna oferta. Tutaj dopowiem od siebie, że po tym terminie zamieściliśmy ogłoszenie na biuletynie informacji publicznej i też do dnia dzisiejszego nie zgłosił się nikt chętny. W dniu 6 lipca 2022 roku zawarto umowę z wykonawcą Stalbudą spółka z OZ z siedzibą w Warszawie na realizację zadania pod nazwą Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Kazimierz Dolny. Wartość umowy wynosi 3 099 600 zł. W dniu 18 lipca zawarto umowę z wykonawcą firmą projektowo-wykonawczą Santimal z siedzibą w Lublinie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy realizacji zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Kazimierz Dolny. Wartość umowy to 19 680 zł. 19 lipca zawarto umowę z wykonawcą Mariusz Kulik, Kulbud z siedzibą w Puławach na przeprowadzenie modernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Witoszyn. Wartość prac wynosi 20 000 zł.
W dniu 22 lipca zawarto umowę z wykonawcą Testa Glas Teresa Pasierbowicz z siedzibą w Niedźwicy Dużej na wykonanie oraz montaż lady recepcji w holu wyjściowym budynku Urzędu Miasta przy ulicy Senatorskiej w Kazimierzu Dolnym. W dniu 25 lipca 2022 roku zawarto umowę z wykonawcą Adamem Patrasem z Kazimierza Dolnego na przeprowadzenie remontu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rzeczycy. Wartość umowy to 8 tysięcy złotych. W dniu 25 lipca ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań pod nazwą utwardzenie dróg na terenie gminy Kazimierz Dolny. Zamówienie obejmuje wykonanie robót w częściach, jest to 7 części, to jest to, o czym Państwu mówiłem wcześniej. Część pierwsza jest to ułożenie płyt betonowych na drodze działka nr 536 przez 1 ulica Doły w miejscowości Kazimierz Dolny. Część druga jest to modernizacja drogi w miejscowości Kazimierz Dolny, działka ewidencyjna 1364. Część trzecia to jest utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Jeziorszczyzna, działka ewidencyjna nr 21. Część czwarta jest to zamówienie utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Widoszyn, działki ewidencyjne numer 676 i 693. Część piąta, utwardzenie drogi numer ewidencyjny 526 w miejscowości Rzeczyca Kolonia. Część szósta jest to utwardzenie drogi gminnej, działka numer 655, 654 i 651 przez 1 w miejscowości Zdędowice. I część siódma, utwardzenie dróg gminnych numer ewidencyjny 300 i 301 w miejscowości Parchatka. Termin składania ofert upłynął w dniu wczorajszym i tak jak wspomniałem, wpłynęły oferty. Musimy zrobić tutaj niewielką korektę, jeśli chodzi o przesunięcie środków, zabezpieczenie środków na realizację tych zadań. W dniu 28 lipca 2022 roku zawarto umowę z wykonawcą usługi sanitarno-komunalnych Krzysztof Godziszewski z siedzibą w Kazimierzu Dolnym na roboty polegające na utwardzeniu dróg na ulicach Bocznej Kazimierskiej w miejscowości Pochopnica, to jest działka numer 473, i dokończenie drogi ulicy Zamłonie w miejscowości Pochopnica, działka ewidencyjna numer 295. Całość tego zadania to zamyka się kwotą 87 923,80 zł. W dniu 1 sierpnia zawarto umowę z wykonawcą Centrum Audytu Bezpieczeństwa spółka ZOS z siedzibą w Radomiu na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowa Gmina w Urzędzie Miasta Kazimierz Dolny. Wartość zadania to 3690 zł. W dniu 1 sierpnia dokonano odbioru końcowego z wykonawcą panem Adamem Patrasem zadania polegającego na modernizacji budynku ochotniczej straży pożarnej w miejscowości Skowieszyny. W dniu 4 sierpnia zawarto umowę z wykonawcą Grab spółka ZO z siedzibą w Karszmiskach na wykonanie oraz montaż drzwi wejściowych głównych budynku Urzędu Miasta przy ulicy Senatorskiej 5 w Kazimierzu Dolnym. Wartość umowy to 25 741,26 zł. W dniu 4 sierpnia 2022 roku rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pod nazwą dowożenie i odwożenie uczniów do szkół na terenie gminy Kazimierz Dolny w roku szkolnym 2022-2023. Wybrany wykonawca to firma Rago, spółka ZO z miejscowości Jeziorzany. Cena ofertowa brutto to 139 200 zł. W ramach obowiązków służbowych uczestniczyłem w następujących spotkaniach. 3 lipca udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych jednostek OSP, 13 lipca otwarcie festiwalu Kazimierz Education, 17 lipca mecz prezentacji artystów polskich i charytatywna kolacja dla Franka Ternezy. 19 lipca to akurat mój zastępca uczestniczył w uroczystościach z okazji powiatowych obchodów Święta Policji. 30 lipca udział w uroczystościach otwarcia festiwalu filmu i sztuki Dwa Brzegi oraz przejazd wyścigu Tour de Pologne. 1 sierpnia udział w wydarzeniu upamiętniającym rocznicę Powstania Warszawskiego i 3 sierpnia wizyta dzieci w Urzędzie Miasta z wakacyjnych warsztatów kreatywności organizowanych przez Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki w Kazimierzu Dolnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Zgłasza się pan? Proszę pana Szkolski. Panie burmistrzu, ja mam takie pytanie, jakby pan był uprzejmy powiedzieć, jeżeli ma taką pan możliwość. Jaki był kosztorys inwestorski na Górną Puławską?
Panie radny, rozmawialiśmy już na ten temat. Ja bardzo proszę, żeby wszystkie pytania kierowane do mnie formułował pan na piśmie i w tej formie otrzyma pan na nie odpowiedź. Dziękuję. A mogę wiedzieć dlaczego? Mam do tego prawo. Dziękuję. No bo interpelacje czy pytania kieruję na piśmie. Proste. No. Dziękuję. Pan Janusz pan Krzysztof Nieradka, proszę się proszę. Chciałem zapytać właśnie w sprawie ulicy Górnej Płaskiej, tej przybudowy. Czy w jakiś sposób sobie zabezpieczyliśmy te kamienie wyjęte z drogi? Być może nam się kiedyś to przydać? Zabiera to wykonawcę. Zarówno te kamienie, jak i kamienie wcześniej z ulicy Nadwiślańskiej są przeznaczone do ponownego ułożenia. Zresztą warunkiem konserwatorskim i kiedy jeszcze wydawał pozwolenie nam konserwatorskie na przybudowę ulicy Nadwiślańskiej było to, że my te kamienie przechowamy i użyjemy do uzupełnienia ubytków w ulicy Górnej Puławskiej. Stąd zarówno te kamienie, które są na Górnej Płaskiej, jak i te z Nadwiślańskiej będą ponownie użyte w tym celu. Rozumiem, czyli nawierzchnia będzie z nich odnowadziona. Tak, to jest dobre. Czyli jest duże ryzyko, że niekoniecznie wyjdzie, bo teraz jest kłopot z tymi wykonawcami, jak mówiliśmy. No dobrze, no nie ma co tego tematu ruszać, zobaczymy. Wierzę, że wyjdzie. Jasne. No dobrze, no liczmy, że ktoś, kto jeszcze tu przechowuje tą wiedzę i może nie uda i latami będzie nam służyć. Czy nie ma więcej pytań? O, Państwa radnych, jeżeli nie ma, pozwolę sobie już zadać pytanie, bo idąc do dzisiaj właśnie na sesję, zatrzymałem się z panią mieszkanką właśnie do Wylogów. Pytała mnie, czy będą usunięte budki, które stoją przy drodze wejściowej do Korzeniowego wąwozu, bo pani jest ma pole na wysokości wąwozu właśnie nie może tam przejechać i czy coś w tej sprawie będzie zrobione. To pierwsze pytanie, a drugie jeszcze też dzwoniła do mnie pani z ulicy Górnej Puławskiej, pytała się czy będzie, znaczy czy będzie jaka możliwość, żeby mieszkańcom Górnej Puławskiej zabezpieczyć miejsce parkingowe tutaj na wysokości wejścia do kościoła farnego po lewej stronie. Tam jest taki no, mini parking może po prostu w przyszłości, czy mieszkańcy mogli tam parkować. Dziękuję. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to tutaj musimy odesłać mieszkańców do MZK, do naszej spółki, która jest właścicielem tych budek i oni ustawiali. Oczywiście zwrócimy uwagę, żeby na czas zbiorów czy tam prac polowych zostały przesunięte, przestawione, tak żeby mieszkańcy mogli bezkolizyjnie wjeżdżać. Natomiast jeśli chodzi o Górę Puławską, jest to jedno z rozwiązań, natomiast no też musimy wziąć pod uwagę, że tych samochodów przy Górnej Puławskiej z tych informacji, które my mamy, które my posiadamy w urzędzie, jest więcej niż tych miejsc. No i tutaj musimy przydać jakieś kryterium, komu takowe miejsce przeznaczyć, a komu nie. Więc to jest dosyć delikatna sprawa i w tej chwili nie odpowiem na to pytanie. Dziękuję. To jeszcze może takie pytanie związane właśnie z tym, czy mieszkańcy Górnej Puławskiej będą mogli parkować na chodniku, ewentualnie na jezdni przed swoimi posesjami? Nie. Szanowni Państwo, między innymi chodnik Górnej Puławskiej był dlatego zniszczony, że samochody zostawiały drogę. Wszyscy wiemy, że to jest wąski ciąg i samochody ciężarowe, mówię tutaj o odbierających na przykład śmieci, wjeżdżając na chodnik łamały płyty. W tej chwili robimy chodnik z płyt granitowych, no też owszem, możemy zrobić tak, że można parkować na ulicy, ale obawiam się, że wrócimy do punktu wyjścia. Myślę, że tutaj trzeba się zmobilizować i jednak to trochę inaczej powinno wyglądać niż do tej pory. Oczywiście nie ma problemu, jeżeli samochód osobowy przyjedzie, wyminie drugi osobowy. Natomiast pamiętajmy o tym, że no, w związku z tym, że jest czy odbiór odpadów, czy nieraz jest potrzeba wjazdu innych samochodów ciężarowych, no, te auta niszczą po prostu
W organizacji ruchu, to nie jest zakaz. Tak, oczywiście. Nie zmieniamy, chodzi o zgodę dla mieszkańców. Więc nie zmieniamy organizacji ruchu, tam był zakaz ruchu i nadal pozostaje ten zakaz ruchu. Organizacja ruchu, przepraszam, i parkowania. Tak, wjazd jest do mieszkańców, ale też jest zakaz parkowania. Dziękuję panu. Krzysztof Nierodka, proszę. W tej sprawie chciałem zabrać głos, może też ułatwić to budownictwo z wyjmowaniem kolejnych decyzji. Mam proste pytanie, dlaczego mieszkańcy właśnie w poszczególnych ulic pojedynczych w Kazimierzu żądają parkowania na ulicy, czego nie rozumiem, mówię to w imieniu mieszkańców, których dalej mnie się reprezentuje, zresztą nie tylko z tego rejonu, z innych rejonów Kazimierza. Każdy z nas robił podjazd, wykonał sobie garaż, zrobił coś takiego, co pozwala mu właśnie, jeżeli myślał o samochodzie, ten samochód zagospodarować na własnej działce. Dlaczego pojedynczy wydani mieszkańcy miasta mieliby mieć jakieś szczególne uprawnienia do tego, że oni akurat nie musieli wydawać pieniędzy, bo będą parkować na koszt wspólny, wspólnoty jako takiej, czyli gminy. W mojej ocenie i ludzi, z którymi mam kontakt, nie jest to uczciwe i tak nie powinno być i generalnie na świecie to tak się nie odbywa. Dziękuję. Dziękuję. Proszę panią Magdalenę Czapową. Dziękuję bardzo. Ja chciałam odnieść się do tego pisma, jakie przedłożyłam panu przewodniczącemu oraz panu burmistrzowi i Wysokiej Radzie. Chciałam bardzo serdecznie podziękować za poparcie w takiej formie. Myślę, że to będzie miało duży wydźwięk pozytywny i świadczy to o tym, że jednak sytuacja tam wymaga interwencji. Ja może pokrótce powiem, skąd wynikło to pismo i kto był tak jakby bodźcem do tego, żeby napisać kto i co. W przeciągu dwóch miesięcy, miesiąc po miesiącu, ostatnio były dosyć niebezpieczne dwie kolizje drogowe. Dużo mieszkańców naszych tutaj, bo i mieszkańcy Kielszczyzny, i mieszkańcy Wyszetycy korzystają z tego skrzyżowania zresztą. Bardzo dużo osób z naszej gminy, z gminy sąsiedniej, z Skarżnik, i jest to miejsce naprawdę od jakiegoś czasu zaniedbane. Rzeczywiście tam, odkąd powstały pewne ruchy administracyjne, po prostu trzeba się upomnieć o doprowadzenie tego miejsca do porządku. Być może pierwszy zamysł był taki, żeby wrócić do pomysłu, jaki padł i projekty, żeby były wykonane w tym kierunku, żeby tam powstało rondo, bo były takie plany. No niestety na chwilę obecną myślę, że nikogo nie stać na to, żeby w tym miejscu zrobić rondo, biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku. Natomiast najważniejsze jest to, aby zarządca drogi, w tym miejscu zarządca drogi jest Zarządu Wojewódzkiej w Lublinie, zadecydowano było do tego, żeby uporządkować i wyciąć zasadzenia i oznakować dodatkowo jakimiś najlepiej migającymi znakami, które by już zbliżając się do skrzyżowania sygnalizowały, że jest to punkt niebezpieczny, żeby zwrócić uwagę. Bardzo duży wkład w rozmowach z Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu, które odbyłam z panem radnym gminy Skarżnik, z panem Marcinem Jaroszem. W Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim oczywiście również popierają naszą inicjatywę. Pismo zostało przygotowane i chcieliśmy podeprzeć się również podpisami mieszkańców, którzy popierają to nasze stanowisko. Drodzy Państwo, w przeciągu tygodnia pismo zostało rozdysponowane w sklepie w Ościążu, w Wielkopolsce, w Lutycy i u nas na Skłodyszynku. To są takie sąsiednie punkty i udało się uzbierać przeszło 300 podpisów. Także wydaje mi się, że sprawa jest na czasie i po prostu trzeba to jak najszybciej doprowadzić do porządku. Także bardzo serdecznie dziękuję Państwu, Panu Przewodniczącemu, Panu Przewodniczącemu Wyczerpuzowi, który też rozmawiał w tej sprawie. I mam nadzieję, że lada moment gdzieś coś ruszy i będzie
chociaż trochę bezpieczniej, bo tylko na to mamy wpływ, na kierowców niestety już nie. Także dziękuję bardzo. No, bardzo dziękuję pani radnej za taką inicjatywę, bardzo pozytywną, bo ja pamiętam to skrzyżowanie chyba od, nie wiem, 20-30 lat, tak tam są wypadki i nie na jednej sesji mówiliśmy o tym. Starsi radni pamiętają, to już po prostu naprawdę to był temat możesz, jak to skrzyżowanie podobno było nasze, w cudzysłowie oczywiście mówię, bo robiliśmy wypadki jako powiat Puławski i później okazało się po sprawdzaniu, że należy to do Opola Lubelskiego. No niemniej mieszkamy na granicy tu właśnie powiatów i gmin. Część jest po naszej stronie, część jest po stronie powiatu polskiego. Bardzo mądra inicjatywa, bardzo pożyteczna, także dziękuję pani radnej. Rozmawiałem też z panem Jaroszem z gminy Karczmińska, też jest dwoma rękami, podpisuje się za tym. Także on też tam będzie po prostu naciskał, nasza pani radni z tej strony, oni z tamtej i myślę, że wyjdzie to właśnie bardzo pozytywnie. I myślę, że takim najprostszym rozwiązaniem były właśnie takie pasy akustyczno-wibracyjne namalowane na drogach powiatowych. Wtedy na pewno kierowcy by już widzieli tak wzrokowo, że najeżdżaliby na te pasy i byłoby na pewno bezpieczniej. Ale to już podejmie tą decyzję zarząd dróg, czy powiatowych, czy wojewódzkich. Dziękuję pani radnej. Jeszcze raz proszę pan Janusz Kowalski. Proszę o głos, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, ja przepraszam, ale tak nieśmiało pytam. My jesteśmy jeszcze w sprawozdaniu burmistrza, czy już są interpelacje? Interpelacje. Dobrze. To, pierwsza sprawa. To w jednym zdaniu rozbudowanym chciałbym się odnieść do głosu radnego Nieradki, więc skoro jest taki kierunek, ja nie mówię, że on jest zły czy dobry, w każdym razie, jeżeli jest taka wola, żeby na ulicach nie było parkowania, to prosiłbym państwa radnych wszystkich zastanowić się, gdzie będą miejsca do parkowania dla obiektów hotelowych, gastronomicznych, usługowych po wprowadzeniu planu i zrealizowaniu tych inwestycji, chociażby teren po byłej esterce, gdzie jest niewystarczająca ilość miejsc. Te miejsca muszą gdzieś się znaleźć albo będą parkowały na ulicy. I chciałbym uniknąć takiej sytuacji, że będziemy, optyka mieszkańców będzie sprowadzała się do tego, że radni zabraniają parkować miejscowym, natomiast przymykają oko albo przemilczają temat parkowania dla gości hotelowych, dla inwestorów i tak dalej. Taka moja uwaga. Dobra, no to teraz ostatnia kwestia. Nie, myślę, że słucham, bo akurat w tej kwestii się chyba jasno wypowiadaliśmy na sesji, gdzie głosowaliśmy ten gniot prawny, plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie nie słyszałem pana radnego w tej kwestii. Dobrze, pani, teraz krótka prezentacja. Nie zadał pan ani jednego pytania. Ale może pan mi nie przeszkadzać. Inaczej, tak jak już panu zwracałem uwagę i inni mieszkańcy na wyłożeniu planu, pan nie umie odpowiadać na pytania. Zgadza się, jakby nie pan odpowiadać. Panowie, proszę o spokój, naprawdę. Mamy sesję radnych. Pani Aniu, krótko i na temat. Proszę. Prosiłbym o prezentację. Otóż chciałbym państwu zwrócić uwagę, jakby była pani uprzejma, plan zagospodarowania, czyli obecny projekt planu, to jest geoportal. O, jakby pani była uprzejma to zostawić. Na ostatniej komisji był tutaj koledzy radny Nieradka i pan wiceburmistrz, mówiąc kolokwialnie, krytykowali skrajnie sugestie czy pomysł radnego Leszka Dołęgi odnośnie wyznaczenia drogi przy ulicy Dębowe Góry, teren znany panu radnemu Nieradce. I opinia publiczna, jak i my, zostaliśmy wprowadzeni narracją w błąd co do faktów.
Otóż fakt jest taki, że droga, jest to droga dojazdowa. W projekcie planu odnośniki do tej drogi są w paragrafie 13 i 48. Droga, pas drogowy ma szerokość w tym momencie 10 metrów. Jest bezwzględny zakaz w projekcie planu utwardzenia wąwozu, czyli tego wąwozu, o której mówił pan radny Nieradka o przesuwaniu, nie może być mowy. Mówi o tym chyba punkt 10 w paragrafie 13 części tekstowej. A linie rozgraniczające bezwzględne to jest mniej więcej 15 metrów od osi tej drogi. Czyli budynki mogą być sytuowane, zgodnie z tym projektem, jeżeli zostanie zatwierdzony, 15 metrów od osi drogi. Więc nie może być tak, że pod oknami będą... Czyli 30-metrowa droga jest, tak? Nie. Panie Przewodniczący... Jak Pan mówi, że 15 metrów od osi drogi, to 30-metrowa droga. Bo Panie Burmistrzu, niech Pan Kołaski wypowie. Dalej mamy taką sytuację, że tereny 32 MPN symbolu mówią o zabudowie mieszkaniowej z dopuszczeniem zabudowy pensjonatowej. Dojazd do tej drogi, żeby był zrealizowany zabudowa pensjonatowa, musi być droga dla służb ratowniczych szerokości 5 metrów, nie mniejsza. Więc jeżeli zostawimy to w tej kwestii, w tej sytuacji, przepis dotyczący zabudowy pensjonatowej jest przepisem martwym. I dziwię się tylko, że pan radny Nieradka nie zajrzał w projekt planu, który dotyczy jego domu, jego sąsiadów i w tak sposób skandaliczny wręcz przekazywaliście narrację i krzywdzącą, i fałszywą. Nie 15 metrów, przepraszam, przesłowiłem się, 5 metrów od linii rozgraniczających. Czyli mówiąc krótko, jeżeli jest pas drogowy 10 metrów, czyli minimalna odległość działki budowlanej, na której może być posadowiony budynek, to jest 10 metrów od osi, czyli wystarczająco, żeby zmieścił się pas drogowy, o którym mówił radny Łęka. I jakby Pani była uprzejma tę mapę topograficzną pokazać. Oto. Bardzo dobrze. Pozwoliłem sobie pokazać Państwu ukształtowanie tego terenu. I tutaj na znacznym odcinku tej drogi, gdzie jest zaznaczony pas drogowy 10-metrowy, jest wąwóz, którego zgodnie z projektem planu nie można naruszyć. Dziękuję. Więc przesuwanie tego terenu, robienie mijanek po prostu jest niemożliwe z punktu widzenia prawnego. Dziękuję. Dziękuję. Czy Pan Burmistrz odpowiedzi na pytanie? Tak, jak najbardziej. No, kompletną nieznajomością ani projektu, ani prawa opisał się Pan Janusz Kowalski. Rzeczywiście w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego wykresowany jest pas drogowy szerokości 10 metrów. Pas drogowy to nie jest droga, proszę Państwa. Nie. Pas drogowy obejmuje chodniki, podłoża, infrastrukturę techniczną. Jak Państwo popatrzycie na nałożony plan, który na pewno wszyscy Państwo już oglądaliście, bo jestem przekonany, że radni już dawno się zapoznali z projektem planu zagospodarowania przestrzennego, to zobaczycie, że wąwóz idzie środkiem pasa drogowego. Propozycja przełożenia drogi obok wąwozu istniejącego na prawą stronę, tak żeby zrobić drugi pas drogowy, oznacza naruszenie prywatnych działek oraz posadowienie drogi dokładnie w tych 5 metrach, które znajdują się od granicy budynku. Czyli człowiek, który ma dom i od swojego ogrodzenia, od granicy swojej działki ma 5 metrów, to na tych 5 metrach ma mieć teraz drogę, którą będą jeździły samochody. I o tym, jak rozumiem, mówił pan Krzysztof Nieradka, że rozmawiał z właścicielami, którzy nie wyobrażają sobie takiej sytuacji. Nie wiem, panie Januszu, jak pan sobie wyobraża gości pensjonatu Valencia, pod których oknami otwierają sobie okno i mają widok na dymiące autobusy na przykład. Nie sądzę, żeby byli zachwyceni. Także o tym rozmawiamy. Wąwóz na tamtym
wąwóz dębowy góry, dno tego wąwozu jest utwardzone. Jak Państwo doskonale też wiecie, to jeden z pierwszych wąwozów, który był utwardzony. Generalnie zapis w planie zagospodarowania przestrzennego jest, bo taki wymóg postawiły uzgadniające instytucje, natomiast to nie narusza praw nabytych, także tam, gdzie jest utwardzenie, tam to utwardzenie pozostaje. Nie ma zakazu tworzenia mijanek i takie mijanki mogą być zrobione w jakiej formie do uzgodnienia z konserwatorem na pewno i z RDOS-iem, natomiast wiemy, że są, jeśli Państwo jeździcie po innych gminach, czy nawet, no ale jest wiele w innych gminach, jest wiele takich miejsc, gdzie mijanki są zrobione z normalna ziemna nawierzchnia jest na mijance. Mamy drogę dwumetrową, asfaltową i są mijanki ziemne. Ci, którzy jeżdżą po okolicach, wiedzą i widzieli takie miejsce. No nie wiem, ale dlaczego pan Kowalski się tak bardzo przyczepił akurat do dębowych gór. Być może już góry nie, rynek też już nie, bo tam się dał poznać, to może teraz dębowe góry kolejny cel ataku. Dziękuję bardzo. Proszę pan poruszyć jeszcze. Ja jeszcze chciałem. Ja chciałem się tylko odnieść do tego pytania, dlaczego nie odpowiadam na zadawane pytania pana Kowalskiego. Tutaj była akurat w tej krótkiej jego wypowiedzi odpowiedź. Mówi o 15 metrach od osi jezdni i tak dalej. Okazuje się, że to jest lapsus. Takich lapsusów i przyjęzycznie strony pana Kowalskiego mamy wiele. I gdybym teraz też nie zareagował, w przestrzeń publiczną poszłoby hasło o tym, że mamy 30-metrową drogę. Więc wolę, żeby te pytania były kompletnie zadawane w formie pisemnej i w takiej samej wolę odpowiadać. Można mnie wtedy cytować, nie ma problemu. Dziękuję. Dziękuję, że pan Krzysztof Radka jako radny z tego terenu. Proszę. Nie do końca właśnie wiem, skąd to takie zainteresowanie drogą akurat naszą, pana Janusza, i taka dbałość o to, żebyśmy nie mogli mieć chociażby tych mijanek. No. Rozumiem, że to jakieś inne względy, nie wiem, mam nadzieję, że nie osobiste, chociaż coraz bardziej to tak wygląda, ale zostawmy sprawę. Gdybym do końca zrozumiał pańską wypowiedź, to bym mógł się odnieść. Trudno mi się odnieść, bo się tylko domyślam, o co panu chodziło. Ja chcę powtórzyć tylko to, co mówiłem wcześniej. Właściciele działek kolejnych, obecnie już zabudowanych, lub też tych, na których w najbliższym czasie ta zabudowa się zapewne pojawi, bo taką wolę wykazują i te działania, które czynią w tym kierunku idą, nie będą chcieli udzielić z własnych działek terenu na dodatkowy pas drogowy i oni to mówią wprost, co jest jednoznaczne z dosyć długą, zdaje się, batalią sądową i uprzedzam, że tak będzie. Ci ludzie na pewno nie będą chcieli tego zrobić z prostych przyczyn. Po pierwsze właśnie, że nikt nie chce mieć drogi tuż pod oknami. I z drugiej strony na pewno się na to osobiście sam nie godzi, to trzeba na nim wymusić, a to będzie zapewne, jeżeli nawet bardzo kosztowne. Nie wiem skąd to parcie, żeby tak kosztowne rozwiązania lokować na dębowych górach, ale rozumiem, że zabrakło propozycji na górach jako takich, a wydaje mi się, że tam droga też jest wąska. Dużo było mowy o bezpieczeństwie na drogach, na górach. Dziwi mnie, że tam panowie nie zabiegacie o dodatkowy pas, dodatkowe chodniki, dodatkowe zabezpieczenia. Możliwe, że każdy z was też by odstąpił coś z działki. Łatwo widzieć u sąsiada. Trudno mi się generalnie odnieść, jeszcze raz powtórzę do tej wypowiedzi, bo szczerze tak nie zrozumiałem, o co chodzi. A sednem jest, wydaje mi się, właśnie ta wola obecnych właścicieli i ujawniam wprost, w czym rzecz. Tu nie chodzi o to, czy ktoś chce, czy nie chce. To tak naprawdę wprost będzie wpływało na jego przyszłe życie codzienne. Już teraz sąsiedzi, którzy mieszkają blisko drogi tej utwardzonej w wąwozie, z tego względu, że ta droga wymaga remontu, już narzekają na hałas, bo rzeczywiście jest spory. Tam amortyzatory dosyć zdrowo pracują na tych wybojach. Rozumiemy sytuację gminy, nikt nadmiernie naciska, chociaż dobrze by było pewnie tą drogę jakoś wyremontować. Mijanki jako takie, ze względu na bezpieczeństwo, są konieczne, bo oczywiście to jest jakieś utrudnienie dla nas, dajemy sobie radę, pewnie dalej będziemy sobie dawali radę,
ale nie rozumiem, z jakiego powodu w pasie drogowym mówi Pan, że nie można zrobić miany. Tego naprawdę nie rozumiem. Mówi Pan dużo o wąwozie. Ja nie mówiłem wprost o samym wąwozie. Tam są miejsca, gdzie niewielka poprawa zmieni drastycznie albo bardzo sytuację ludzi wjeżdżających i wyjeżdżających z wąwozu. Dziękuję. Dziękuję Pani Ewo. Panie Przewodniczący, Pani Ewa, ja prosiłem o dokończenie. Ale nie zgłosił się Pan. No. Ale ja nie skończyłem. Proszę Pana, że Pan się nie zgłasza, ale Pana nie widzę, rozumie Pan? Ja kontynuowałem. Proszę Pani Ewa Wolna, dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja się chciałam odnieść do tego, gdzie będą parkowały samochody z obiektów takich jak restauracje czy pensjonaty. No to one już dzisiaj parkują, bo mamy wiele takich obiektów w centrum miasta, które prowadzą działalność komercyjną, wynajmują pokoje na przykład, nie mając nawet podwórka, na które mógłby nawet właściciel wjechać. I wiem, że w takiej sytuacji po prostu dogadują się chociażby z zarządcą parkingu koło przedszkola, że tam mogą goście z tego pensjonatu parkować. Więc myślę, że przy odrobinie dobrej woli to jest wszystko do załatwienia i do uregulowania. Nie wiem, czemu akurat Esterka jest taką solą w oku. Ja bym już bardzo chciała, żeby zamiast tej dziury w ziemi i tego bałaganu w centrum miasta był tam jakiś sensowny obiekt. A co do użytkowania, no więc właśnie mówię, to jest kwestia dogadania się obojętnie, czy na tym parkingu, czy na tym, to już będzie w gestii właściciela obiektu. Natomiast wąską drogę mamy na ulicy Szkolnej i ja zawsze powtarzam, że to jest ulica, która uczy kultury jazdy, czyli ustępowania sobie miejscami. Mijanki są takie, powiedzmy, grzecznościowe na bramach sąsiadów czy na mojej bramie, ale jakoś sobie dajemy radę, a też jest to bardzo miejscami wąska droga, bo niespełna dwumetrowa, także ograniczona korytem krodarza i płotami posesji. Dziękuję. Dziękuję. Pana Szydełego, proszę. A propos ustępowania swoich działek na rzecz drogi. Panie Krzysztofie, jak była budowana droga na górach, ówczesny radny pan Rosiński, świętej pamięci, ponieważ ta droga była 3-metrowa, a została pobudowana 6-metrowa. I chodził do wszystkich właścicieli działek. Wszyscy, prawie wszyscy tam z niewielkimi wyjątkami podpisaliśmy zgodę na wejście na nasze działki z drogą. Droga została wybudowana. Większość po prostu wyszła z założenia, że droga jest po prostu dla nas tak samo ważna i potrzebna jak ten kawałek naszej działki. Tutaj tak na marginesie jeszcze raz, już kiedyś z panem burmistrzem rozmawiałem na ten temat, zaraz na początku kadencji, ale pozwolę się przypomnieć, bo wówczas panie burmistrzu powiedział mi, że tam wszystko jest w porządku, tam wszystko nie jest w porządku, bo myśmy się pozrzekali, wyraziliśmy zgodę, powtarzam, w 90%, bo tam wiem, że były jakieś odstępstwa, niektórzy nie wyrazili zgody, chyba. W każdym bądź razie droga dalej biegnie po naszych prywatnych działkach i pasowałoby to formalnie pozałatwiać. Bo to, o czym panu, panie burmistrzu, podczas tej naszej rozmowy mówiłem, że droga biegnie po prywatnych działkach i pasowałoby to załatwić jak najszybciej, sformalizować, żeby te tereny stały się własnością, bo odwlekanie tego w czasie będzie generowało koszty, bo ci, którzy podpisywali te zgody, posprzedawali teraz działki, są już nowi właściciele. Ci nowi właściciele niekoniecznie mogą chcieć to honorować.
i będą to może kwestie komplikacji dla gminy, bo ja widzę, że coraz ktoś z tych nowych właścicieli wytycza sobie działkę, no i oczywiście punkty nabijane są w drodze graniczne. Więc tutaj przypominam, że ten temat pasowałoby jednak jak najszybciej formalnie załatwić, żeby nie generować kosztów. Ja mówię ze swojej strony, tak jak powiedziałem, deklaruję, że oddaję to na rzecz gminy bezpłatnie, bo jak mówię, dla mnie droga jest ważniejsza niż kilka arów mojej działki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę panią Szkołowski. Panie Krzysztofie, radny, interesuję się tą sprawą, ponieważ pan wprowadził opinię publiczną w błąd. To jest pierwsza rzecz, żeby wyjaśnić. Być może nie dotarło to, co do pana powiedziałem. To proszę przeczytać to, co jest zapisane w paragrafie 13 i w paragrafie 148 tekstu obecnego projektu planu. Zapoznać się z tymi dokumentami i wtedy możemy przejść do dyskusji. A mówię to w interesie pana sąsiadów, w których jak widać pan nie występuje. Ponieważ przepis, jeżeli jest problem, to proszę wyjść. O, jeżeli nie będzie drogi dojazdowej, przepis dotyczący pensjonatu będzie mać. Tak jak jest to teraz spór sądowy na górach, jest działka budowlana, nie ma dojazdu, sprawa toczy się w sądzie. Tyle. Natomiast mam pytanie do pani radcy prawnej. Pan Janusz mógłby twierdzić, że nie można pensjonatów budować na drogach węższych niż ile? 5 metrów. 3 metry szerokość drogi dojazdowej. Dobrze, dziękujemy, sprawdzimy. To może pani radca prawny powie, czy jest możliwe. Sprawdziłem to już w przepisach, 3 metry. Proszę podać podstawę prawną. Proszę podać podstawę prawną, pan zaczął jako pierwszy. Rozporządzenie ministra infrastruktury. Dokładnie nie pamiętam, natomiast prześlę panu decyzję pozwolenia o użytkowaniu i będzie pan miał wtedy podstawę prawną. Panie radcy prawny, czy ja mogę... Pana pensjonatu? Proszę pana... Panowie, proszę. Panie radco prawny, czy ja mogę zadać pytanie? Panie Januszu, proszę konkretne pytanie. Tak. Czy w pasie drogowym jest możliwość budowy drogi? I czy jest to możliwe wywłaszczenie zgodnie z przepisami takimi, że jest to cel publiczny? To jest pierwsze pytanie i po skończeniu drugie będę miał do pani ostatnie. To pytanie to również prosiłabym, pan je zadał na piśmie i wtedy będziemy odpowiadać. Dobrze. Proszę pana, proszę panią, więc kolejne pytanie myślę, że będzie prostsze. 21 lipca na wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzennego i dyskusji publicznej pan wiceburmistrz Godlewski stwierdził, że magistrat wynajął kancelarię zewnętrzną do opiniowania projektu planu, jego zgodności z prawem. Więc zwróciłem się... Przepraszam, nic takiego nie powiedziałem. Kolejne kłamstwo. Ja to powiedziałem zupełnie coś innego. Czy ja mogę... Ja muszę reagować na kłamstwa od razu. Proszę, ja mogę kontynuować. Chwileczkę, nie mam. Więc tego samego dnia zwróciłem się o udostępnienie nazwy firmy i kwoty, z tego co pamiętam, jakie sobie zażyczyła za tą usługę. Więc pan burmistrz odpowiedział, że to jest dokument wewnętrzny i nie może udzielić mi informacji. Po otrzymaniu maila od pana burmistrza zwróciłem się z kolejnym pismem, aby została wydana decyzja z możliwością odwołania, żeby wskazał ścieżkę odwoławczą. Wczoraj minęło 14 dni, przepraszam, i odpowiedzi nie ma. Czy wynajęcie kancelarii zewnętrznej, czy jakiejkolwiek wywołania opinii, jest to dokument, który może radny, czy ktokolwiek inny ubiegać się w trybie dostępu do informacji publicznej, czy też nie? Pismo nie będzie pan usatysfakcjonowany, ponieważ
jest to sytuacja bardzo złożona. Musiałby Pan zadać konkretne pytanie o konkretny dokument, bo w zależności od okoliczności, kiedy taki dokument został wytworzony, stanowi on informację publiczną lub nie. Odpowiedzi nie udzielę, no bo nie jestem w stanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Pan Krzysztof Mirotka. Przepraszam przewodniczącego i Państwa, ale adwokatem muszę dwa słowa, bo nie da rady, bo dostaję pytanie, nie odpowiedzi. Panie radny Januszu Kowalski, proszę nie sugerować publicznie, że wprowadzam kogoś w błąd, bo dosyć chętnie Pan tłumaczy, jaki to jest ten błąd. Ja po raz kolejny powtarzam, że jestem po rozmowach ze swoimi sąsiadami, nawet nie powiem mieszkańcami ulicy Dębowe Góry, bo tak szczerze powiedziawszy, to są wszystko moi sąsiedzi, tak blisko siebie mieszkamy, że ludzi znam osobiście i właściwie, jeżeli tylko się spotykamy, nie zawsze to się zdarza, ale rozmawiam z nimi na tyle często, że mam wrażenie, że nieco częściej niż Pan. I proszę nie mówić, że wprowadzam ludzi w błąd, publicznie wprowadzam w błąd, mówiąc, że ci właśnie właściciele nie chcą odsprzedawać swoich własnych działek na rzecz nowej drogi, bo to im nie będzie służyć. Może na ten temat tyle, bo to już chyba nie warto czasu tracić. Mam pytanie od mieszkańców ulicy Podgórnej. Pytali za moim pośrednictwem kiedyś o możliwość zainstalowania oświetlenia u nich i pojawia się teraz prośba o odpowiedź, czy było to już analizowane, czy dało się wziąć, że wakacje mogło się nie udać, ale podane jest. Z tego co wiemy, dekret inwestycji miał wystąpić o warunki techniczne do PGE. W tej chwili trudno mi powiedzieć, na jakim to jest etapie, czy się otrzymaliśmy, czy nie. Natomiast no, przy zainstalowaniu tam oświetlenia no, jest procedura formalności, które musimy przebrnąć, nie sprowadza się to tylko do zawieszenia samej ramy. Tak, właśnie o to pytałem. Bardziej chodziło o to, czy sprawa jakiegoś biegu została, czy po prostu jest światełko w tunelu na nowy lat. Dziękuję. Zgłasza się Pan Szymon Kowalski, adwokat, tak? Wyświetla się Pan to wycie. Chce Pan głos? Dziękuję. Dziękuję Państwu. Jeżeli nie ma więcej pytań, przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszej sesji. Mianowicie punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 46, łamane przez 357, łamane przez 18, w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin za jeździ nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymieniony w artykule 42 ust. 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1982 roku, karta nauczyciela. Z tego co wiem, na komisjach projekt jest to zaakceptowany pozytywnie. W związku z powyższym proszę Państwa o naciśnięcie przycisku kworum, a następnie zagłosujemy nad projektem tej uchwały. Proszę Państwa o głosowanie. Dziękuję bardzo. 12 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Projekt uchwały został przyjęty. Kolejny punkt dzisiejszej sesji to jest punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kazimierz Dolny za rok 2022-2023. Opinie pozytywne. W związku z powyższym proszę Państwa o kworum i głosowanie. Kowalski, proszę zagłosować. Dziękuję. Głosujemy nad projektem uchwały. Dziękuję bardzo. 12 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Przechodzimy do kolejnego punktu 10 dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracji miasta Kazimierz Dolny. Opinie komisji pozytywne. W związku z powyższym przystępujemy do głosowania. Proszę Państwa o kworum. Proszę o zagłosowanie.
głosowanie. Dziękuję bardzo. 12 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Projekt uchwały został podjęty. Kolejny punkt dzisiejszej sesji to punkt 12. Podjęcie uchwały. Tak? Proszę bardzo. Zauważyłem, przepraszam. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za podjęcie tej uchwały jako wnioskodawczyni. I od razu chcę Państwa poinformować i zaprosić, że takie uroczyste nadanie nazwy tej ulicy z odsłonięciem stosownych tabliczek planujemy na 20 sierpnia. Godzina jeszcze będzie ustalona. Mam nadzieję, że Państwo znajdą czas. To jest sobota, żeby na bardzo krótką taką uroczystość tam przejść. To jest powyżej tego parkingu na zaplebaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Radnej. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały zmiany uchwały nr 38, łamane przez 274, łamane przez 22 w sprawie uchwalenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kazimierzowo. Opinie komisji pozytywne. Proszę Państwa o kworum. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały. 12 głosów za, 0 sprzeciw, 0 wstrzymujących się. Projekt uchwały został podjęty. Kolejny punkt dzisiejszej sesji to punkt 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 38, łamane przez 280, łamane przez 22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu lubelskiemu. Też opinie pozytywne z tego, co pamiętam. Proszę Państwa o przycisk kworum. Przystępujemy do głosowania. Proszę Państwa o zagłosowanie projektu uchwały. 12 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw. Projekt uchwały został przyjęty. I tak, proszę Państwa, bezpiecznie dotrwaliśmy do końca dzisiejszej sesji. Bardzo Państwu dziękuję za udział, za merytoryczną dyskusję. Życzę miłego popołudnia. Zamykam dzisiejszą sesję Rady Miejskiej, 40. sesję Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym. Dziękuję, do udziału, do widzenia Państwu.